Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj zawitał do mnie kolejny sprzęt od firmy Hama. Tym razem jest to klawiatura z myszką firmy Rappu, model V100. Jest to taki zestawik, czyli dość opłacalne combo, ponieważ w jednym zestawie mamy i myszkę optyczną, i dobrą klawiaturę membranową. I dzisiaj ten zestaw sobie rozpakujemy, obejrzymy, a potem biorę się za testy. Niedługo w recenzji poznacie moje wrażenia z użytkowania tego sprzętu. Jeśli interesuje Was cena zestawu, sprawdźcie ją sobie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami bardzo fajny zestaw dla graczy od firmy Rappu, który miałem okazję oglądać chociażby na targach PGA ostatnich. Zestawik bardzo fajny, ponieważ jest to podświetlana klawiatura membranowa oraz myszka optyczna. No i przede wszystkim zestaw fajnie wyglądający. Nosi nazwę V100. Ja mam troszkę informacji, że mamy pamięć wbudowaną, czyli sprzęt zapamiętuje nasze ustawienia. Podświetlenie 16 milionów kolorów. Ergonomiczna myszka pod praworęcznego gracza. Zmienne DPI oraz klawiaturka jest, zobaczcie, wodoodporna. Z tyłu mamy troszeczkę inne ujęcie na nasz sprzęcik. I oprogramowanie, programowane klawisze, budowana pamięć i tutaj widać, że sensor optyczny zapewnia aż 6400 fps, jeśli chodzi o prędkość. Nie widzę DPI jeszcze, ale dobra, zaraz sobie poszukamy. Ok, już tutaj coś widzę. Mamy anti-ghosting na 19 klawiszy oraz myszka z DPI maksymalnym 3000, więc myślę, że ok. Dobra. Kartonikiem nie będę Was zanudzać, o wiele ciekawszy jest sprzęt w środku, więc już go sobie rozpakowujemy. No dobrze, ja myślę, że od razu to wszystko wyjmę, żebyśmy mogli się naprawdę dobrze przyjrzeć. Powiem Wam ogólnie, że cena całego zestawu jest bardzo przystępna. Możecie ją oczywiście sprawdzić w opisie filmu. Tak więc tak, mamy zasobniczek ze sterownikami, zapewne jest instrukcją. Już sobie go otwieramy. Jednak płyty nie ma, ale nie ma problemu, żeby sobie oprogramowanie pobrać. Ok, opis przycisków, to sobie zaraz zobaczymy. Podłączenie, opis myszki i wizerunek tego programu Rappu VPro, VPro, czyli znanego już mi z poprzednich testów sprzętów tej firmy. Póki co powiem Wam, że wszystkie klawiatury, które miałem z Rappu, czyli te mechaniczne V500, V700, bardzo fajne, a myszka V900 wręcz rewelacyjna. No widzę tutaj podobieństwo duże do myszki Rappu V900, której sam używam już od dłuższego czasu. Dość podobny kształt, myszka jest troszeczkę niższa, natomiast ma tak samo fajnie gumowane boki, duże przyciski boczne. Fajna rolka, taka dość schowana, ale całkiem ciekawa. Przełącznik DPI i tutaj taka chropowata powierzchnia, chropowaty plastik, więc przyczepność będzie na pewno dobra. Ta guma po bokach jest świetna. No i moi drodzy, myszka troszeczkę mniejsza niż V900, natomiast całkiem fajnie leży w dłoni. Tu mamy jakieś podświetlenie jeszcze. Mamy ślizgacze. Powiem Wam, że wyglądają fajnie. Robią wrażenie dobrej jakości. I tu chyba też będzie jakieś podświetlenie. Sensor optyczny i kabelek. Kabelek dość sztywny, co prawda, może się trochę wyrobi. Mamy też wtyk USB pozłacany. No i klawiaturka. Tutaj kabelek już zdecydowanie miękki, jak widzicie. Też w oplocie, też wtyk pozłacany. Klawiatura dość kompaktowa, dość niewielka. Co ją wyróżnia, już na pierwszy rzut oka widzicie, że ma takie bardzo kwadratowe klawisze o dość ostrych krawędziach. Bardzo blisko ułożone siebie. Zobaczymy, jak to będzie z wygodą pisania. Klawiatura cicha, reaguje dość miękko. Mamy taką podpórkę pod nadgarstki z tworzywa, dość chrupowatą. No i rzućcie okiem na górę, klawisze multimedialne, takie niestety troszkę błyszczące, bo jest to plastik właśnie na wysoki połysk. Mamy multimedia do tyłu, do przodu, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku. Tutaj prawdopodobnie strona domowa lub przeglądarka, poczta, ciemniej i jaśniej. Blokada Windowsa i ten tryb gamingowy. Więc generalnie wszystko wygląda ok. Od spodu mamy dość duże antypoślizgi. Podwyższenia niestety już nie gumowane, jak widzicie, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o rzut okiem na
zestaw combo Rapu Fausto. Na pierwszy rzut oka sprzęcik naprawdę fajnie wygląda. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Cena również dość atrakcyjna, jak na klawiaturę i myszkę. Pamiętajcie, cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Wchodźcie też na mojego Facebooka, zapraszam. Tam co chwilę też coś się dzieje. I oczywiście codziennie na kanał, bo codziennie nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!